Stream jest offline dalej. Nie powinien być. Wolfie też pisze, że jest. Nie no, ten... No, nasz streamer rozpoczął stream, więc wydaje mi się, że już powinien być online. Aha, no w tej chwili już jesteśmy live. No, witamy wszystkich w eliminacjach grupy A. Witam was wszystkich po krótkiej przerwie. Także tym razem mamy to szczęście, że brakuje nam już tylko dwóch graczy w tej grupie, także mamy nieco lepszą sytuację. Tak jest, w tym wypadku wszyscy gracze dzisiaj obecni przejdą do turnieju. Dwie nieobecne osoby wylecą niestety. Ale w sumie dzięki temu unikamy pewnej niezdrowej rywalizacji, więc ma to też swoje plusy. Ale mamy tu ciekawą grupę, bardzo muszę powiedzieć, bo patrząc na ranking graczy, mamy tutaj trójkę graczy z 1000 rankingu, potem mamy uczeń Gustawa, który ma 3000 i Jamu, który gdzieś tam oscyluje w odrębie 5000 rankingu, także no to będzie ciekawa gra, bo poziom jest ich podobny, ale no, miejmy nadzieję, że będzie to jak z poprzednią grą, że jednak ci gracze z wyższym rankingiem zaskoczą nas gdzieś tam, tak jak Wojcio. No cóż, na chwilę obecną mamy Bicycle Race jako mapkę na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że to będzie mapa na rozgrzewkę. Nie, mam nadzieję, że nie, bo to było tak dane, żeby przyjemnie było posłuchać. O, wydaje mi się, że Jamu zaraz nam da jakąś mapkę, którą uważa za rozsądną na rozgrzewkę. No właśnie, co do nazwy streama, tam było, że to jest showcase dalej. O, właśnie, nazwa streama. Że przydałoby się to zmienić. Niestety nie mam dostępu. Ale być może, że zaraz krasnoludki zmienią. Pomocne krasnoludki, tak. Uczeń Gustawa chce Ono Kena. Ale nie. Tak, od razu Big Black. No cóż, myślę, że palce graczy po tych mapkach by były, no cóż. Nie wiem, czy byliby w stanie grać jakiekolwiek mapy potem. Ale zaraz mapka na rozgrywkę zostanie wybrana. Tutaj gracze podają na swoje propozycje. Coraz więcej propozycji się spływa do nas. Jest wśród nich polska mapa, co ty mi dasz? Jest też jakaś memowa mapa Dog Fortune od Midnighta. No cóż, to jest urok polskich turniejów i polskich drużyn, które zawsze na, no praktycznie na każdym turnieju na rozgrzewkę biorą te memowe lub inne trollowe mapy. A, jednak, co ty mi dasz? Jednak, co ty mi dasz? Mapka z AR94 to jest w tej chwili 4-3 gwiazdki, także no... Jak dla nich nie będzie taka ciężka, ale no, wiadomo, polskie mapki. Zobaczymy, jak ona jest zmapowana zaraz. Jest śmiesznie, jest zabawnie, tak ma być. Biesiadny remix, disco polo. Zapowiada się dobrze. Bardzo ładna tapeta. Myślę, że widzowie będą mieć zabawę z oglądaniem. Czy
Czekamy, aż wszyscy będą gotowi. Wszyscy gracze są gotowi, także za 10 sekund rozpoczniemy mapę, rozgrzewkę, na rozgrzewkę. Good luck, have fun. Także rozpoczynamy mapę na rozgrzewkę. Gracze tu już powoli skipują intro. Jedyny jamu nie odpuszcza jednak. Chcę posłuchać tego disco. A Ryuta bardzo pięknie tańczy. A, w tej chwili to się nazywa... Właśnie, jak się nazywa ten cutter? Nie mam pojęcia w tej chwili. No, wiedziałem jeszcze niedawno. O, właśnie, Yuzu. Yuzu, tak, tak, była nazwa dokładnie tego catchera z Catch the Beat. No i w tej chwili gracze jakoś sobie radzą. Na pierwszym miejscu mamy Wikipiniego, który gdzieś tam próbuje to kombo utrzymać, ale ciągle traci jednak. No, w tej chwili ma ponad 50 komba, no i znów spada. Na drugim miejscu mamy Eric Gaminga, na trzecim miejscu... Na drugim miejscu już w tej chwili Maćka, który gdzieś tam z Ericiem bije się o to drugie, trzecie miejsce. Na czwartym Uczeń Gustawa, na piątym Angwit, przepraszam za te niki, no i ja mu na ostatnim miejscu failuję. Nie spodziewałem się, że Victini będzie tak dobrze sobie radzić na takich skomplikowanych patternach. Znaczy szczerze, ja go widziałem grając niektóre mapy tam z komplikowanymi patternami, ale rzeczywiście on sobie nie radzi aż tak dobrze na nich jak pozostali gracze. No w tej chwili jest na pierwszym miejscu, więc mogę powiedzieć, że wręcz na odwrót. No cóż, gracze nas dzisiaj zaskakują, to jest racja. Z tej mapy niestety nie jestem w stanie dokonać moich typów subiektywnych, jak gra. Chociaż niby zeszła ostatnia mapa, trochę dawała poznać skille graczy. Znaczy no patrząc na to, co się pozostało, tak, nie sprawdzałem się te nasze typy z poprzedniej mapy, także no cóż, jednak spróbujemy wytypować, myślę, zobaczymy jak to nam wyjdzie, może jednak poszczęści się nam tym razem. No i dochodzimy do końca mapy w tym momencie, Eric Gaming wygrywa tę mapę, na drugim miejscu Wikitini, Angwit, a na trzecim miejscu Macieko na czwartym, Uczeń Gustawa na piątym, przepraszam, na trzecim, a mamy tu egzekwo miejsce, tak? Bo to mi osud źle coś pokazuje. Nie mam pojęcia dlaczego Jamu jako na ostatnim mapie miejsce zajął, pokazuje mi, że on jest trzeci. On mi pokazuje, że jest ostatni. Cóż, no, to tylko jak, rozgrzewka. Tak, to była tylko rozgrzewka, także zaraz będziemy dochodzić do banów w map poolu. Teraz czas na najciekawszą część meczu, czyli banowanie. No jestem ciekaw, czy gracze zbanują mapy z DT, tak jak z poprzedniej grupy, czy jednak będą to inne bany. Myślę, że będą bany raczej lecieć na te, biorąc pod uwagę ich skill oraz ranking, że to będą raczej bany na mapy z Saladę i tak dalej, te wszystkie wolne mapy, tak, bo oni sobie wiadomo jednak z tym nie radzą, ponieważ no, to są wolne mapy, oni nie są przyzwyczajeni do takiego poziomu. Już wcześniej o tym rozmawialiśmy. No ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli ktoś gra no mod, to mapa łatwa typu Salad nie jest jakoś specjalnie problematyczna. Dlatego ja bym bardziej banował Hidena. Ale zobaczymy.
I znowu jako pierwsza mapa Vampire Edge została zbanowana. No to jest ciekawe, że oni tą mapę banują. Chociaż biorąc pod uwagę to, jak ta mapa jest zrobiona, no może jednak sprawić trochę problemów. No cóż, i tak ponad połowa mapek zostanie zbanowana, więc myślę, że to, co konkretnie będzie zbanowane, to nie będzie aż tak rzutowało na cały kształt meczu. No, tak jak Ulfisan tutaj na czacie nam pisze, że Vampire Edge jest po prostu nudną i możliwe, że gracze po prostu by nie skupiali się za bardzo na jej graniu, co skutkowałoby jakimiś randomowymi misami. Przynajmniej jest takie, jest moje zdanie. Randomowe misy przez nudność? No, zdarza się. No, dokładnie, także lepiej jednak zbanować tę mapę, mieć z nimi święty spokój. No, w tej chwili czekamy na bana Uczeń Gustawa. Tutaj gracze się śmieją, że banują no mody. No i mamy ban na mapę Violet Flow. To jest mapa z hard rockiem. Także te bany na mapy zdaje mi się, że są podobne do poprzedniej grupy. Zdaje mi się, że na... Tak, następny ban to jest Wikitini Riverflow z Inu. Na tą mapę także w poprzedniej grupie poleciał ban. Tak jest. No to jest ciekawe, że gracze pomimo takiej różności w rankingu jednak banują te same mapy. Wyraźnie jest jakieś wspólne kryterium, które, nie wiem, po którym gracze ogólnie filtrują z mapki. Tej Uczeń Gustawa mówi, że same dobre mapy banujecie. No, mając na myśli same dobre, pewnie ma na myśli mapy, które mu najbardziej pasują. No i o Angwit mamy pana na mapę Addicted to You. Myślę, że tu nasza rola komentatorska po prostu nie jest potrzebna w tym momencie. Muzyka robi wszystko. Co można byłoby zmienić to, ale nie jestem pewien na co. Na coś bardziej banowalnego. Co na co to może być? Banet Forever? Ja się lekko zgubiłem tutaj w tym, co gracze piszą. Mamy lekki chaos. Ale mamy od Maćka 0421 ban na Atom Stream. To jest mapa z DT. Ogólnie mapka śmieszna, bo strasznie prosta, ale ze względu na to, że jest to mapa na DT, to są problemy z tym, żeby łapać w te jumpy na tej mapie. To, że ciekawy ban. Bo raczej myślałem, że gracze będą raczej lecieć na te mapy DT jako mapy, na których będą się mierzyć. Ach, muzyka klasyczna. To tak, jest najlepsza muzyka na Mac. Coś polskiego. Tak. Jak tam idzie Banicja?
O, jednak Vampire Edge został zbanowany. Tak, tak, on na samym początku chyba został zbanowany. Jakie problemy? Nie, bo została źle wybrana kolejność, kto zaczyna. A, rozumiem. I znowu padło na Eryka, że wybierał pierwszy, a to nie była prawda, więc jego ban został cofnięty. Mógł się rozmyśleć. Czemu tu mapa się sumali? O, no i w tej chwili od Wikitini mamy bana na mapę Recommended Spell w tamtej grupie też poleciał na to bań. No szkoda, szkoda, naprawdę chciałem zobaczyć kogoś grającego tą mapę. Ja też chciałbym zobaczyć, tym bardziej, że... Kurczę, no gracze nie dają nam tu się pobawić niestety. Lecą jednak pod te mapy, na których czują się silni. Nie chcą ryzykować. Od Eryka mamy bana na Identity Part 3. To jest mapka również z Double Time'em, także w tej chwili dwie mapy z Double Time'em nam już odpadły. Czy trzy, przepraszam. W momencie, kiedy gracze tam jeszcze rozwiązują problem między sobą, my wsłuchajmy się w tą piękną muzykę skomponowaną przez Fryderyka Chopina. Myślę, że ta muzyka wpłynie dobrze na graczy, uspokoi ich tam nerwy, cały ten stres mi zejdzie. Palce przestaną się trząść. Tak. To naprawdę pozytywne efekty stosowane już od wieków przez mistrzów zen, wyciszenia wewnętrznego. Dokładnie, dokładnie. Czekamy wciąż na ostatniego bana. W tej chwili na czacie jest konsultowane. Jakie mapy tak naprawdę zostały jeszcze, z których można wybierać do bana? Tak, to jest problem z tym, że nie możemy edytować jednak tego dokumentu z mapami, także musimy to sobie zapamiętywać wszystko. To jest troszkę... No, troszkę to jest irytujące. Czas na zmianę mapy na coś weselszego, coś co zagrzeje do boju. Widzimy, że ten gaming się tam śpieje, że w jego pokoju zapachniał kebabem.
No i ostatni ban od strony Yamu, przepraszam, Maćka, to Asuno Yozora, który mapka powinna być grana z HR, ale niestety nie będzie, to na to leci ban. Także w tym momencie mam już wszystkie mapy zbanowane, mam przynajmniej taką nadzieję i zaraz niedługo dojdziemy do tego, do wyboru map, pierwszej mapy, na której zmierzą się wszyscy gracze grupy A. Przepraszam, grupy B. Grupy A. Grupy A. No i ciekawe jest to, żeby gracze zbanowali wszystkie mapy, które byłyby grane z HR. Czyli z Hard Rockiem. No, jak tu widzę, pierwsza mapa, która wybrana, to Rose z anime Nana. No, to jest ta nieszczęsna mapa, o której wspominaliśmy wcześniej. Będzie ciekawie, będzie naprawdę ciekawie. No i w tym momencie rozpoczynamy pierwszą mapę grupy A. Na razie gracze idą w łeb na pierwszym miejscu. No, na pierwszym miejscu uczeń Gustawa wskoczył, mierzy się tam z Angwid. Walczą o to pierwsze miejsce, ale niestety spada, był drop. Angwid jako jedyny na tej mapie utrzymuje wysokie, ponad setne combo. Yamu już go goni na drugim miejscu. Na trzecim miejscu Eric Gaming, już z ponad 100 komba. Wikitini na miejscu czwartym. Maciek 0421 na miejscu piątym, na miejscu szóstym uczeń Gustawa. No, zmieniają się te pozycje bardzo szybko. Angwid nie daje za wygraną, utrzymuje combo, próbuje coś tam ugrać, utrzymać to miejsce pierwsze. Ma w tej chwili przewagę około 400 tysięcy punktów nad Wikitini, który jest na miejscu drugim. Na trzecim miejscu uczeń Gustawa. Próbuje ich tam dogonić, jednak dropnął to combo. No, wygląda na to, że Angwid wygra tą mapę. Dochodzimy już do końca mapy. Angwid tutaj widzę leci chyba na SS, no i mamy drop od ucznia Gustawa. I mamy koniec pierwszej mapy, tak jak działo się na początku, tak także na końcu zostało. Angwid wygrał mapę, Wikitinie wygrał mapę, zajmując pierwsze miejsce z SS-ką. 438 komba na drugim miejscu, również z SS-ką. Angwid na trzecim miejscu, Maciek na czwartym miejscu, Eric Gaming piąte miejsce, uczyń Gustawa, no i na ostatnim Yamu. No tutaj widać, kto złapał więcej tych bananów pomiędzy Wikitinim a Angwidem. Banany OP. Także po pierwszej mapie prowadzi Angwid, przepraszam za te niki, jednak jeszcze się mylę z nimi. Gdzieś mi uciekł drugi prowadzący, nie wiem co się z nim stało. Może odpłynął po tym Chopinie i tak się zrelaksował, że zasnął. Ale tu drugą mapę mamy Ongaku Resolve. To jest mapa Nomad.
No i w tej chwili na początku mapy gracze idą łeb w łeb, tylko Yamu gdzieś tam stracił to combo na początku. Na pierwszym miejscu Wikiteam, na drugim Anvit, na trzecim, o trzecie miejsce tam walczą uczeń Gustawa z Maćkiem. Jednak mamy drop ze strony ucznia Gustawa, który spada na czwarte miejsce. Wikiteam wciąż na miejscu pierwszym. Anvit gdzieś tam walczy z nim o to miejsce pierwsze. Obaj nie tracą komba, no niestety drop ze strony Anvita, który spada już na miejsce trzecie. Maciek skakuje na miejsce drugie, Wikiteam wciąż mocno na miejscu pierwszym. Na miejscu ostatnim uczeń Gustawa spadł z tego miejsca pierwszego jednak. Yamu gdzieś tam próbuje odzyskać to combo, jest na miejscu już trzecim w tym momencie, jednak bardzo dużo stracili tych punktów do Maćka. Eryk nawet go teraz wyprzedza. No Yamu spada na miejsce piąte w tym momencie. Dużo dropów leci tutaj z jego strony. No Yamu dropi po raz ostatni, spadając na miejsce ostatnie. Wikiteam dalej na miejscu pierwszym. W tej chwili jesteśmy już za połową mapy. Wikiteam bardzo mocno, bardzo pewnie na miejscu pierwszym. Maciek gdzieś tam próbuje go przegonić. Bardzo mała przewaga punktów ma Wikiteam nad Maćkiem. Idą łeb w łeb praktycznie. Na trzecim miejscu uczeń Gustawa. Próbuje ich gdzieś tam gonić. Maciek nad uczniem ma przewagę 2 milionów punktów. To jest raczej przewaga, której on nie zdąży. Ta przewaga nie zdąży maleć, jako że dochodzimy do końca mapy. Boże, jakie te mapy są krótkie. No i Wikiteam wygrywa mapę, zajmując pierwsze miejsce. Znów SS-ka z jego strony, 488 komba. Maciek na drugim miejscu, no... Żadnego dropa z niego... Tak, nie było misa z jego strony też, bardzo to jest... imponujące. Gdzieś tam zabrakło mu tych dropletów, żeby zająć to pierwsze miejsce i bić się z nim, z Wikiteam. Na trzecim miejscu uczeń Gustawa, na czwartym Anvit, na piątym Eric Gaming, no i na ostatnim znów Yamu. Następną mapą będzie Eiffel 65, Move Your Body, Nightcore Mix. Tak, wujek grzyb napisał parę na informację, że Windows mu się zawiesił, także mamy nadzieję, że niedługo będzie z nami tu z powrotem. I powraca wujek grzyb do nas. Także jesteśmy już po dwóch mapach. Prowadzi Wikiteam, na drugim miejscu jest Anvit. Po dwóch mapach zaczynamy trzecią mapę. To jest mapa tak samo Nomod, trzecia mapa już Nomod. No i Wikiteam znów na miejscu pierwszym, chociaż Yamu, wow! Utrzymywał combo przez jakiś czas, wskoczył na to pierwsze miejsce, jednak znów dropnął combo. Wikiteam na miejscu pierwszym z powrotem, bije się tam z Maćkiem Mangwitem o to pierwsze, drugie, trzecie miejsce nawet. Oni idą łeb w łeb, razem z uczniem Gustawa utrzymują full combo. Na piątym miejscu Eryk i na ostatnim miejscu Yamu. Ach, jakaż zacięta walka o to pierwsze miejsce, te cztery miejsca pierwsze praktycznie zamieniają się ze sobą miejscami co kilka sekund. No i mamy drop od Anvita niestety. On spada na miejsce piąte w tym momencie. Wikiteam prowadzi na drugim miejscu uczeń Gustawa, na trzecim Maciek, oni wciąż się biją o te topowe miejsca. Na czwartym Eric Gaming próbuje gdzieś tam ich gonić. Skracając tą przewagę punktów
którym brakuje, żeby bić się z nimi o to pierwsze miejsce. I nieciekawa sytuacja, mamy drop, potrójny drop, tak mi się zdaje, ze strony Wikitiniego, ucznia Gustawa oraz Maćka, przez co Eryk Gaming wychodzi na prowadzenie. Ale niestety Eryk też dropi. Chociaż jeśli teraz nie straci tego kompa, będzie jego utrzymać, to ma bardzo dużą szansę wygrać, ponieważ ma przewagę teraz nad Wikitinim oraz Maćkiem od uczniów Gustawa, które mają bardzo podobny wynik. To jest ponad 1 000 000 punktów, a zbliżamy się już do końca mapy. Tymczasem Jamu na 5 miejscu, a Angbit na miejscu 6. No nie wiem, co się tam stało z Angbitem. Bił się o to pierwsze miejsce, nagle stracił to kombo kilka razy. Wszyscy gracze już praktycznie zegrali to kombo po... Nie licząc Jamu, który gdzieś to kombo gubi wciąż. Eryk Gaming wciąż na pierwszym miejscu. Drugie, trzecie miejsce biją się Wikitini z Maćkiem. Na 4 miejscu czyli Gustawa, na 5 Jamu i na 6 Angwit. I tak też dochodzimy do końca mapy. Na pierwszym miejscu kończy Eryk Gaming. 6 milionów punktów. Prawie full combo, chociaż to tak, prawie full combo, tylko jeden miss. Na drugim miejscu Maciek, 3 misy, też bardzo wysokie combo. Wikitini na miejscu trzecim, 5 milionów punktów. No to jest Wikitini, uczeń Gustawa i Maciek, oni są na tak podobnym poziomie, oni mają tak bardzo bliskie sobie wyniki. To jest niesamowite, jaka walka jest pomiędzy nimi o te topowe miejsca. Na 5 miejscu Jamu, no i na ostatnim Angwit. Słychać mnie dobrze? Tak, teraz cię słychać dobrze. Wydaje mi się, że wróciłem. Śmiałem się tutaj, że tak odleciałeś po tym Chopinie, że zasnąłeś. Nie, niestety w ogóle mi komputer skraszował. Zaraz jak zmieniłem mapę. No, to było straszne. O cóż, zdarza się. No, ważne, że jesteś już z nami. Ja się też tak wystraszyłem, nagle się przestałeś odzywać. Która teraz mapka będzie lecieć? W sensie, która z kolei? O Boże, Wikitini, przepraszam. Gdzieś tam zauważyłem i w twoim niku, nie wiem czemu. Z Wikitini, nie Wikitini, Boże. Ale to jest mapa 4 w tym momencie. Ale Storm. Aha, 4 już. Tak, w tym momencie prowadzi... Jejku... Nawet nie jestem pewien w tym momencie, kto prowadzi. Zdaje mi się, że Eryk Gaming na pierwszym miejscu w mapach. Potem... uczyń Gustawa albo Wikitini. Wow, małe kółeczka. No, w sumie nie aż tak małe. Ale chyba jedne z mniejszych w tym map poolu. Tak, owocki na tej mapie są dość małe. No i w tym momencie prowadzi Angwit, no jednak Wikitini na pierwszym miejscu. 180-190 komba w tym momencie. Na drugim miejscu uczeń Gustawa, Angwit na miejscu trzecim, na miejscu czwartym Eryk Gaming. No piątka tych graczy ma bardzo podobny wynik do siebie, utrzymują to full combo w tym momencie mi się zdaje. I na miejscu ostatnim Jamu, który jednak dropi gdzieś to combo cały czas. Biedny Jamu. Biedny, biedny. Jamu, co się dzieje? Zbierz się w sobie! Pięć osób ma full combo.
Tak, to jest niesamowite, jaka walka jest pomiędzy nimi. Na poprzednich mapach też tak się działo, że pomiędzy Victin i Maćkiem, uczniem Gustawa, tam te miejsca się zmieniały co chwilę. Oni mieli tak podobne wyniki, że naprawdę setne punktów tam się liczyły na końcu mapy. Ja to się nie mogę doczekać, aż będzie taka sytuacja, że kilka osób będzie miało dokładnie tyle samo punktów, pomimo spinnerów i innych dropletów. Że jak w tym momencie się punkty liczą? Właśnie nie wiem. I dlatego chciałbym doświadczyć takiej sytuacji. Wiesz, to może być trochę chamskie. Nie no, oczywiście lepiej, żeby tak się nie zdarzyło, bo to kłopot jest. Mamy nadzieję, że mamy jakieś zasady na takie, że takie rzeczy się dzieją. No, sądzę, że coś mamy w zanadrzu. Ale z tej strony, tak. W tym momencie wracając do mapy, uczyń Gustawa misnął gdzieś tam jeden z dropletów. Jesteśmy za połową mapy. Także na miejscu pierwszym, drugim, trzecim to jest tak naprawdę miejsca od 1 do 4 to jest Exequo, Maciek, Victini, Eric Gaming i Youngvid. Na miejscu piątym uczyń Gustawa, no i na ostatnim ten biedny Jamu, który gdzieś tam próbuje to combo łapać, utrzymać. Także bardzo zacięta walka pomiędzy czwórką tych graczy. Ale takie mecze czekamy, gdzie ten jeden droplet może przesądzić o całym wyniku. Tak. Przyznam się szczerze, że ta mapa jest strasznie ciekawa ze względu na to, jakie ma takie jakby jumpy, slajdy, że tak powiem. Gdzie trzeba naprawdę szybko przeciągać i oraz dokładnie łapać te owoce z jednej strony mapy na drugą. No i mamy koniec mapy, Victini wygrywa z nieznacznym 10 punktami tak naprawdę mi się zdaje. Tak, 10 punktami przewagą na Maćkiem, wow! To naprawdę jest coś niesamowitego. Na trzecim miejscu Youngvid, który... No, tam 10 tysięcy punktów mu zabrakło do Maćka. Na czwartym miejscu Eric Gaming, na piątym miejscu uczeń Gustawa, no i na ostatnim Jamu. No, ciekawa walka pomiędzy tymi graczami, naprawdę, gdzie 10 punktów przeważyło o tym, że zajął Maciek drugie miejsce, a nie trzecie. Czyli spełniło się żądanie. Tak. Jeden droplet zawyżył. Nie, ten jeden droplet. No i przechodzimy do mapy piątej w tym momencie, to jest Rolling Girl Band Arrangement, przepraszam, z modem Hayden. Mapa prawie 2,5-gwiazdkowa, AR9. Ale tak jak widzieliśmy już w poprzedniej grupie tutaj, na tej mapie właśnie działy się cuda, gdzie to ci słabsi gracze wychodzili na prowadzenie. No ten mod Hayden sprawia dużo problemów. Graczom jednak widzę. Tym razem została tylko jedna mapka Hidden. W poprzedniej eliminacji były dwie. Za to w ogóle nie ma Hard Rocka. Tak, to jest ciekawe. Wszystkie mapy z Hard Rockiem zostały wykluczone w ogóle przez graczy. Ku nieszczęściu ucznia Gustawa, tam mi się zdaje. No tym razem taka sytuacja jest dopuszczalna w tym turnieju. Nie jestem pewien, jak było w poprzednich, ale... No tutaj tak się zdarzyło, ale nie wiem, czy to jest jakaś wielka przeszkoda. Osobiście nie lubię Hard Rocka. Uważam za nieprzyjemne granie go. Nie no, również te wszystkie mody są naprawdę nieprzyjemne. Ja jestem graczem bardziej no mod tak naprawdę. Co do Haydena, to nawet nie potrafię tego czytać. Że podziwiam graczy, że oni utrzymują tu wciąż full combo z tego, co widzę. O, oprócz Angwajte. Eryk po drodze misuje. Tak, tutaj mamy drop ze strony Eryka. Jamu, ty, wow! Tak, na razie Jamu jest na miejscu pierwszym.
No, wydaje mi się, że trójka ma dokładnie tyle samo punktów, ponieważ nie widziałem bananów. A cała trójka trzyma SS. No, zygzaki okazały się kłopotliwe dla niektórych graczy. Tak, tutaj uczeń Gustav, a gubi gdzieś to combo oraz Ergen. Nie, Ergen jednak utrzymuje dość wysokie combo. No, daleki jump okazał się za trudny. Ale Eryk dał radę. Teraz pytanie, czy przeważy to, żeby otrzymał najwyższy wynik na końcu mapy? No, zbliżamy się powolutku, powolutku, małymi kroczkami do końca, ale jestem pod wrażeniem naprawdę tutaj Jamu, że tak skoczył szybko na to drugie miejsce, utrzymywał pierwsze miejsce przez większość mapy. Także no, może Hayden jest tą mocną stroną Jamu. Eric Gaming oczywiście full combo mi się zdaje nawet. Wow, ponad 2-3 miliony punktów przewagi nad Victinim. Na trzecim miejscu Maciek, przepraszam, Boże. Maćko. No i ja mu spada z tego drugiego miejsca na miejsce czwarte, niestety. Gdzieś tam zgubił to kombo to w drodze. Ale Eryk, zobacz jak Eryk sobie radzi. Ma szansę tak. Jeszcze... To jest naprawdę niesamowite. On to już będzie jego drugie czy trzecie zwycięstwo na, w mapach. Ale jestem... No kurczę... Szkoda, że Angwit naprawdę nie dał rady, bo on trzymał się w tej pierwszej trójce, czwórce przez większość mapa. Teraz no na tym Haydenie niestety... Nie wyszło mu. Ryka nikt już nie zdoła przegonić. Tak, wow, imponujący wynik combo. Naprawdę. Tylko jeden miss na tej mapie. Także na pierwszym miejscu Eric Gaming, Victim na drugim, Maciek na trzecim, Jamu na czwartym. Bardzo ładny performance ze strony Jamu, pokazał na co go jednak stać. Na piątym miejscu uczeń Gustawa, na szóstym Angwit. Szkoda, że Angwit jednak, no widać ten Hayden mu jednak nie pasuje. Ciekaw jestem, czy po tych turniejach niektórzy znajdą swoje powołanie właśnie w tym modzie. No myślę, że będą jednak ćwiczyć te na pewno Angwit tego Haydena, żeby jednak lepiej mu na tym szło. No i teraz mamy następną mapę, to jest Salad Sonder z modem Double Time. Widzę tutaj Maciek próbuje Haydena również wziąć, ja mu również Haydena bierze. To jest mapa bardzo ciekawa, bardzo fajna do grania, ale ze względu na to, że to jest jednak Double Time, tam czasem można misnąć. Przygotowujemy się tutaj już, czekamy na graczy. Mecz się rozpocznie za niecałe 10 sekund. Mi znowu komputer szwankuje niestety. No i widzimy, że większość, właśnie ta trójka, Eric Gaming, Victini, uczeń Gustawa oraz Maciek, nawet Angwit utrzymują full combo, no prawie full combo w tym momencie. Ja mu niestety znów ostatni. Eric Gaming w tej chwili ma full combo na tej mapie, pierwsze miejsce zapewnione już. Victini na drugim miejscu, próbuje gdzieś go tam gonić. Malutka przewaga Eryka nad Victini.
No, Maciek też coś tam próbuje ugrać. Gdzieś tam kombo zgubił po drodze, mi się zdaje, ale goni Victiniego na tym drugim miejscu. Nie daje mu za wygraną. Zmieniają się tam bardzo dynamicznie. Na czwartym miejscu Anvit, na piątym Uczeń Gustawa. No i ta trójka, Victini, Maciek oraz Eryk. Kurczak, i to jest niesamowite, jak oni się dynamicznie zmieniają tymi miejscami. To naprawdę będzie się liczyć każdy droplet teraz, żeby pozostać na tym pierwszym miejscu dla Eryka. Anvit gdzieś tam zgubił parę tych dropletów, dlatego próbuje gonić ich tam. W tym momencie Maciek wysuwa się na prowadzenie, na drugie miejsce spada Eryk, ale oni się zamieniają tam nim co chwilę. Dochodzimy do końca mapy powoli. Może jeszcze Victini coś nam pokaże? Może jeszcze ich przegoni jakoś? No, widać, Victini lepiej łapie te banany od Eryk Gaminga. Gdzieś tam bili się o to drugie miejsce. No i miłe zaskoczenie, w tym momencie wygrywa Maciek z 99 accuracy, on miał tam Haydena i double time'a, dlatego dzięki, mimo przewadze tam Eryka, który grał samym double time'em i miał full combo, bardzo wysokie accuracy, no przegonił go dzięki temu modowi właśnie. Na drugim miejscu Victin, na trzecim Eryk, na czwartym Anvit, na piątym Uczeń Gustawa, no i ja mu na miejscu szóstym. No te pierwsze miejsca na mapie, na mapach zmieniają się bardzo, bardzo dynamicznie. Każdy, widzę, z graczy praktycznie wygrał jedną mapę, można powiedzieć. W tej chwili przygotowujemy się powoli do mapy Holy War. Jest mapa z no modem, mi się zdaje, ale widzę, że tu dwójka graczy pozostaje z Haydenem. Ach, to jest mapa free mod. Niestety mam problem z sprzętem. Nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że... No, jak tam leci? Sorry, mówię, że widzimy tu trójkę graczy, chyba wybrali Haydena, to jest mapa free mod. Także jeśli wszystko dobrze pójdzie, to oni prawdopodobnie będą walczyć o te topowe miejsca. Dobrze. Już widzę, co się dzieje.
No i tak jak na to wyszło, Anvit na miejscu pierwszym, wow, co za miłe zaskoczenie. Nadal utrzymuje jako jedyny teraz na mapie full combo, tak mi się zdaje. Bardzo wysokie combo, prawie 400 combo. Na drugim miejscu Eric Gaming, 78 combo, gdzieś tam stracił to combo po drodze. Był blisko do Anvita, także w tej chwili wyprzedza go Maciek, który ma ponad też 300 combo, dość wysoko to combo trzyma. Na czwartym miejscu Yamu, no teraz Yamu spada na piąte miejsce, na czwarte miejsce wskakuje Victini. I na ostatnim miejscu Uczyń Gustawa. O, Anvit niestety stracił to combo gdzieś, także Maciek ma teraz szansę go dogonić, jeśli utrzyma combo i prawdopodobnie wytrzebić, ponieważ... I tak się też chwilę za chwilę stanie, no niestety Maciek dropi combo, Anvit gdzieś tam powoli odzyskuje, także jak... uwagę... Mapa z kwiatkiem. Ups, przepraszam, jakieś problemy z internetem mam, coś mnie wyrzuciło. A dzisiaj same problemy. Tak, dzisiaj same problemy mam, ale wracając do mapy, Anvit wciąż utrzymuje się na miejscu pierwszym, chociaż widać tutaj Eric Gaming goni go, ma więcej od niego komba i naprawdę różnica z nimi jest bardzo mała. W tym momencie Eric nawet go przegania. Maciek na miejscu trzecim, goniony przez Victiniego, chociaż ma przewagę 2 milionów punktów nad Victinim. Uczyń Gustawa na miejscu piątym, gdzieś tam odbił się z tego ostatniego miejsca, przeganiając Yamu, który no, znowu to combo nie może utrzymać niestety. Także ciekawie na tej mapie się złożyło. Eric Gaming, wow, ponad 600 komba w tym momencie. Już prawie 2 miliony przewagi nad Anvitem. A my jesteśmy już trochę za połową mapy. To już drugi play tej mapy, w którym w zasadzie jedna osoba ma całkiem spore combo. Tak, ale... Zobaczymy, czy uda się przebić poprzedni rekord, że tak powiem, sprzed godziny. Poprzedni repunt był około 800, tak, comba, nie pamiętam już dokładnie, ale no w tej chwili Eric Gaming niestety gubi to combo, tak samo Anvit. No... Szkoda naprawdę, bo to mógł być naprawdę ładny wynik. W tym momencie tak. Maciek jako jedyny z Victinim na mapie utrzymuje dość wysokie combo. I oni tu myślę, że zaraz skoczą szybko na pierwsze, drugie miejsca. Tak, w tym momencie Maciek skakuje na pierwsze miejsce, ale też gubi to combo. Wow, tego się nie spodziewałem. Szczególnie po Victinim. No niesamowite tu rzeczy się dzieją. Eric Gaming też stracił to combo, spadł na miejsce trzecie z pierwszego, chociaż przez całą mapę był prawie pierwszy. Wraca na miejsce drugie, jednak ja mu gdzieś tam próbuję powolutku zdobyć to combo, żeby przegonić ucznia Gustawa, który no niestety nie przegoni już Anvita, ponieważ ma ten ma nad nim 10 milionów punktów przewagi. W tym momencie Anvit ma najwyższe combo na mapie, próbuje gdzieś tam się odbić. Próbuje może jeszcze, no w tym chwili miejsce drugie zajmuje. Może jeszcze przegoni Maćka nawet. A my się zbliżamy już do końca mapy. Tak, Anvit przegania Maćka, zajmując pierwsze miejsce, chyba to pierwsze miejsce utrzyma. Naprawdę mało czasu pozostało, aby zakończyć tą mapę. I tak też się też stanie. Anvit na miejscu pierwszym, Maciek na miejscu drugim, Victini na miejscu trzecim, Eric na czwartym, Uczyń Gustawa na piątym i Yamu na miejscu ostatnim. Przynajmniej tak wszystko wskazuje. Jest zaskakująco bliski mecz. No, tak, bardzo dynamiczny, bardzo dynamiczny. I na tak długiej mapie mają tak blisko siebie punkty w zasadzie złożone. Tak, ja myślę, że nie spodziewałem się tego. Oni potrafią te mapy bardzo dobrze grać. Myślę, że to jednak ten stres, ten cały turniej oraz te mody, które wzięli, ten Hayden, przeszkadzają im w tym, żeby to duże kombo utrzymać, ale naprawdę Victini, accuracy 99-86, tylko 3 misy na mapie, 540 komba, ale no niesamowite. Jak wskoczył z miejsca prawie przedostatniego na miejsce pierwsze.
Także to jest tak, jak mówiłem wcześniej, praktycznie każdy gracz, oprócz tego naszego no nieszczęsnego jamu, zajął pierwsze miejsce przynajmniej na jednej mapie. Nie jestem pewien, czy to była ostatnia mapa w tej grupie. Właśnie też nie jestem pewien, bo w poprzedniej w grupie B to była ostatnia mapka, bo to jest ogólnie uznawana za tiebreaker. Być może, że tutaj też to jest ostatnia. Tak, to było już ponad 5-6 map zagranych. No to nie może być ostatnia, bo mamy do zagrania 8. Ach. A to nie wiem, czemu tiebreaker akurat teraz wrzucili? Aż dostałem informację, że to jest ostatnia. Jeśli to faktycznie jest ostatnia mapka, to zapraszamy o godzinie 21:20 na showcase Mapula do fazy grupowej. No jestem naprawdę ciekaw, co będzie na tym map poolu, ponieważ te mapy wybrane tutaj, no były te mapy niektóre ciekawe, tak jak mamy ten recommended, nieszczęsny recommended spell, który wszyscy chcieliśmy zobaczyć, a był jednak banowany przez graczy. Mam nadzieję, że podobne mapy zobaczymy w następnym map poolu, które nie zostaną zbanowane. A teraz jeszcze powoli gracze czekają na podliczenie wszystkich punktów. Dziwna sprawa, ponieważ punkty nie są chyba update'owane na naszym formularzu. Nie możemy powiedzieć, kto faktycznie wygrał. Coś się za przeproszeniem zjebało rzeczywiście, skoro ktoś nie podliczył punktów. Oj. O, już są na szybko wpisywane. Wydaje mi się, że są poprawne punkty. Nie wiem, co się stało z mapą 4, 5, 6. W ogóle jakoś szybko mi to zleciało. Myślałem, że znaczy, dlatego... tak, szczerze, to tak. Ja myślałem też, że będzie jeszcze jedna mapa grana. Przynajmniej. Także wciąż czekamy na podliczenie tych wszystkich punktów. Tak, i to nieszczęsne czekanie jednak. Z tego, co możemy tu wstępnie wyczytać, to chyba Victinim zajął miejsce pierwsze ogółem. Tak, widać było znaczną przewagę w jego skill, niemniej jednak punkty nadal są przyznawane. Niestety nie ma się co łudzić. Wiemy, że miejsce ostatnie jednak jamu zajął. Szkoda, bo naprawdę oczekiwałem, że jamu pokaże nam, na co go stać. Tym bardziej, że po tej grze z Maidenem naprawdę byłem podekscytowany, że tak dobrze mu szło, tak długo trzymał to combo. Szkoda, że nie wyszło, bo mogło być ciekawie. Już niedługo będą wyniki. Dostaję takie informacje. Faktycznie, na pierwszy rzut oka Victini wygrała. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych punktów ex aequo.
Tak, ja przepraszam, Victini, tu jeszcze raz za pomyłkę w czytanie jej niku. Nie wiem, gdzieś tam włożyłem niepotrzebnie to i pomiędzy litery niepotrzebnie. Victini, gdzieś tam sobie żartuję, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i z tego co widzę, mamy pełną punktację. I mieliśmy rację, ponieważ Victini wygrała eliminację wraz z Maćkiem 0421. Wstąpił do turnieju z tagiem Low Seed. Pozostała czwórka, czyli po kolei Angwite, Eric Gaming, uczeń Gustawa oraz Yamu zostaną przydzieleni do turnieju bez żadnych seedów. Czyli w tym turnieju, tak, mamy z poprzedniej grupy Seedka oraz, jejku, nie pamiętam w tej chwili, kto tam jeszcze awansował do tego low seedu. Także oni się będą mierzyć... Jeszcze Wojcio był. Wojcio, tak, Seedek z Wojciem będą się mierzyć, tak, z tego co rozumiem, z Victinim i Maćkiem w tym low seedzie. No jestem ciekaw tych meczów, jak one się dalej potoczą, ponieważ tak jak widziałem skill pomiędzy Victini, Maćkiem a Seedkiem, a wciąż zapominam imienia tego ostatniego gracza, no to jest bardzo, bardzo... To jest inna liga, tak naprawdę, no tak. Jestem ciekaw, czy oni coś będą w stanie ugrać, ale wiadomo, Madpool będzie inny, prawdopodobnie szybszy. Ale to wszystko znowu się skłoni do tego, jak gracze sobie poradzą na mapkach, na jakich modach będą grać. Zapraszam do śledzenia dalszych postępów organizacyjnych tego turnieju. Tak. Jednocześnie zapraszamy na Mappool Showcase, który odbędzie się za jakieś 15 minut. Tutaj jeszcze przypomnę, że ja jako komentator również grałem w tym turnieju, zajęłem 7 miejsce w tej grupie. Brawo, brawo. Na każdej mapie. Wow. Klap, klap, klap. Ale naprawdę duże brawa dla Victini za to, jaki skill dzisiaj pokazała. Myślę, że powinna być z siebie dumna. Jeszcze full comba, które utrzymywała na mapkach, naprawdę imponujące. Widzisz, prawa należą się dla Yamu, który gdzieś tam biedny na końcu tych mapek zostawał, a starał się, naprawdę się starał i pokazał, na co go stać z tym Haydenem. To naprawdę zaskoczyło mnie pozytywnie. Także brawa dla tych dwóch graczy oraz dla pozostałych z grupy A. Gracze już powoli opuszczają pokój, także ja się z wami też będę żegnać, prawdopodobnie jeśli wszystko się ułoży dobrze, spotkamy się w następnych eliminacjach, a wujek Grzyb tak, będzie z wami tutaj przy Mappoolu, będzie pokazywać nowe mapy, które zostaną wybrane do następnej części eliminacji. Być może tak, zapraszam o 21.20. Tak, o 21.20, dziękuję wam serdecznie jeszcze raz i do widzenia, życzę jego wieczoru.